serdecznie na podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Mieszko Białopodlaska oraz Lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Porozumienie zostanie podpisane przez prezydenta miasta Białopodlaska pana Michała Litwiniuka oraz dyrektora Lubelskiego Oddziału Instytucji Pamięci Narodowej pana Marcina Krzysztofika. Zapraszam. Dzisiejsze podpisanie porozumienia z panem dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej jest pokłosiem naszej bardzo dobrej współpracy przy organizacji dzisiaj zakończonych już uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy 34. Pułku Piechoty. Dzięki porozumieniu przyszłoroczne obchody przypadające w 2021 roku w stulecie zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, na frontach której 34. Pułk Piechoty odniósł swoje znaczące zwycięstwo pod Rzeczycą, będzie miało zdecydowanie szerszy charakter, wzbogacony o merytoryczne i nie tylko merytoryczne, także organizacyjne wsparcie Instytutu Pamięci Narodowej. Ufamy, jesteśmy przekonani, że takie wzmocnienie Białopodlaskiej w organizacji najistotniejszych dla naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego rocznic będzie znakomicie podnosić ich jakość i znaczenie. Realizacja wielu zadań ustawowych, które są realizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, nie jest możliwa bez współpracy, dobrej współpracy z wieloma podmiotami, instytucjami czy jednostkami właśnie samorządu terytorialnego, innymi urzędami czy też organizacjami społecznymi czy organizacjami kombatanckimi. Tak? My wiemy, że bez tej współpracy tak, ten efekt naszej działalności nie byłby taki dobry. W tym roku wspólnie z Białą Podlaską planowaliśmy 3-dniowe uroczystości poświęcone 34. Pułkowi Piechoty w dniach 8-10 maja. W tym roku z przyczyn oczywistych związanych ze sytuacją epidemiologiczną to przedsięwzięcie nie było możliwe do zrealizowania, natomiast planujemy je, chcemy je przeprowadzić w roku przyszłym, czyli w 100. roku zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, wojny, w którym 34. Pułk Piechoty zapisał niezwykle chlubną kartę, a wiemy, jaką wartość 34. Pułk Piechoty miał dla Białej Podlaskiej w okresie międzywojennym, ale i również w okresie powojennym. I również dzisiejsze uroczystości odsłonięcia tej tablicy pokazują nam jasno, że ta pamięć o 34. Pułku Piechoty w Białej Podlaskiej jest i należy ją dalej pielęgnować.